A to już Wilczy Pająk, kwiecień 87, płyta długogrająca, dwie kasety. Trzecie miejsce w Jarocinie 87, w sierpniu koncerty w Czechosłowacji. Ze wszystkich zespołów, jakie wystąpiły w cyklu promocji 87, a było ich już 16, najwięcej kontrowersji wzbudził zespół, jedyny heavy metalowy, Wilczy Pająk. Czy jesteście tak groźni, na jakich wyglądacie? Absolutnie nie jesteśmy groźni. Groźni może jesteśmy na scenie, ale w życiu jesteśmy bardzo sympatyczni. Bardzo sympatyczni, proszę Państwa. Czy to prawda, że jesteście satanistami? Bo były też takie głosy w listach, pełnych oburzenia zresztą. Zdecydowanie nie, dlatego że nigdy nie czuliśmy się do tego, aby być jakoś związani z nurtem satanistycznym. Mimo iż początkowo w naszych tekstach pojawiało się słowo szatan, ale nie było ono związane w ogóle z tym właśnie, co dzisiaj określa się mianem satanizmu. Było to coś, co symbolizowało zło, tą okrutną stronę tego życia naszego, prawda? Czyli nie jesteście satanistami? Nie jesteśmy satanistami. Kamień z serca mi spadł w tym momencie. Oprócz głosów pełnych oburzenia, było również bardzo dużo kartek z głosami w naszym plebiscycie na wasz właśnie zespół. Pobiliście chyba rekord promocji. I o czym to świadczy? Świadczy to przede wszystkim o tym, że ludzi słuchających heavy metalu jest dużo u nas. I w momencie, kiedy prezentowany jest jeden zespół na bardzo liczne grono, to większość głosów właśnie skupia się na tym zespole. Trudno nam powiedzieć, czy akurat byli to wszyscy fani, powiedzmy, grupy Wilczy Pająk, czy też fani muzyki heavy metal.